myśmy przyszli prędzej. Będziesz widział. Nie. Ale będziesz... Bo my potem musimy wejść taki siak, więc... Miasto o tysiącletniej historii i wspaniałych patriotycznych tradycjach, którego początki sięgają najstarszych i najodleglejszych ziemiów Polski. Kłecko usytuowane w naturalnym i ogromnym miejscu, na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. Lud Kłecki od zarania dziejów bronił od strony północnej dostępu do głównej siedziby państwa Polan i pierwszej stolicy Polski Gniezna. Kłecko, bardzo ważny punkt na mapie Wielkopolski. Jedno z ważniejszych miejsc w kolebce rodzącego się państwa polskiego. Było wielokrotnie burzone, palone i niszczone, a jego mieszkańcy bezlitośnie mordowani. Kłecko nie bez powodu zwane jest polskimi Termopilami. Zawsze podnosiło się z ruin i odbudowywało, przez co stawało się jeszcze silniejsze i jeszcze bardziej dumne. W 1939 roku Kłecko liczyło niecałe 2000 mieszkańców, z czego 87% stanowili Polacy. Gminę Kłecko z kolei zamieszkiwało nieco ponad 5000 ludzi, a Polacy stanowili tam ponad 80% mieszkańców. Pozostałe mniejszości to przede wszystkim Niemcy oraz w minimalnym stopniu życie. Po ile? Leka nie było, pyry po 2,50. No to było sucho. Nadszedł 1 września 1939 roku. Wywołała natomiast siła niemieckiego uderzenia, łatwość
z jaką hitlerowcy wkraczali w grom kraju. Barbarzyńskie bombardowania bezbronnych miast oraz bestialstwa, jakie dopuszczali się żołnierze Wehrmachtu wobec ludności cywilnej, często przy pomocy miejscowych Niemców. Wszystko to rzutowało na postawę ludności cywilnej. Zapanował niepokój, później strach, a miejscami nawet panika. Ludzie z obszarów nadgranicznych zaczęli masowo opuszczać domostwa, zabierając ze sobą swój dobytek, co spowodowało spory zamęt na i tak już zadłużonych drogach, w dodatku bardzo utrudniając ruch żołnierzom Armii Poznań i Armii Pomorza. Pierwsi uchodźcy przybyli już 1 września. Głównie z okolic Chodzieży, Czarnkowa, Pudzynia i Wągrowca. Uciekinierzy chętnie przybrali do Kłecka, kierując się przyjazną postawą mieszkańców. Zatrzymywali się zarówno w Kłecku, jak i w okolicznych wioskach. Mieszkańcy Kłecka chętnie otaczali uchodźców swą opieką, wyciągając pomocną dłoń. Porządku i bezpieczeństwa. I to zarówno mieszkańcom, jak i stale przebywającym uchodźcom. W tej sytuacji 4 września w Kłecku powołana została tymczasowa administracja. Ukonstruowała się Straż Porządkowa, na czele której stanęł porucznik rezerwy Jan Lapis jako komendant oraz Tadeusz Kucner jako jego zastępca. Prośby mieszkańców obowiązki burmistrza zdecydował się pełnić ksiądz dziekan Maksymilian Koncewicz,
a zastępcą został Jan Misiel. Im dowódcy wyszli do mieszkańców, odbyła się narada sztabu. Jeszcze Państwo na telewizji. Janna Pisz, Tadeusz Gustel, Maksymilian Koncewicz, Jan Misiek spotkali się z mieszkańcami, organizowali życie w mieście. Szczepan Wojsiński dał czynny udział w obronie Kłecka. Po wkroczeniu Niemców w kobiecym przebraniu wydostał się z obłożonego miasta i przez całą okupację ukrywał się u swego syna w Poznaniu. Dziś patrzy na swoje ukochane Kłecko z wysokości pomnika na rynku. Z szablą w ręku, gotowy ciągle do walki. W piątek komendant Straży Obywatelskiej Jan Lapis wysłał oddział pod dowództwem Szczepana Wojśnickiego w stronę Harbowa, skąd zbliżał się do Kłecka niemiecki oddział. W oddziale byli m.in. Franciszek Kordoński, Czesław Kroenke, Edmund Kaczor, Teodor Libert, Marian Bauer, Władysław Dominiak, Władysław Ławiński, Franciszek Gramza i harcerze, Szczepan Wojtkowiak, który został ciężko ranny. Maksymilian Koncewicz pobłogosławił idących do boju. Śmierci Sylwestra Ślimińskiego, pierwszego poległego obrońcy Kłecka, szybko dotarła
do miasta. Drużyna PCK przetransportowała Śliwińskiego do kościoła. Zostało odśpiewane uroczyste Boże Coś Polskę i nazajutrz 9 września odbył się w patriotycznej atmosferze pogrzeb. Pomocy medycznej rannym udzielał miejscowy lekarz Julian Tomański oraz jego córka Galena, studentka medycyny. Stało się jasne, że nieliczni, słabo zdrojeni mieszkańcy nie powstrzymają wojska niemieckiego. Natężenie ognia zmagało się. Strzały słychać było coraz bliżej. Mimo bohaterskiej postawy obrońców, hitlerowcy weszli do Turecka. Po drodze zabijali wszystkich napotkanych. Zarówno obrońców, jak i zwykłych uciekinierów. Wyszła.
zapanowali sytuację, rozpoczęli krwawą zemstę. Zaczęli przeszukiwać zabudowania, wyrzucać mieszkańców i spędzać wszystkich na rynek. Kobiety i dzieci oddzielili od mężczyzn. Przeprowadzili selekcję, wyszukując ukrywających się obrońców. Dowodem winy były brudne ręce, podarte spodnie, zapach prochu. Wyselekcjonowana grupa została podzielona na dwie mniejsze. Aby wzbudzić popłoch wśród mieszkańców, Niemcy, aresztując burmistrza Maksymiliana Końcewicza, odwieźli go dla przykładu po rynku miasta. Wydarzenie było szokiem dla mieszkańców. Nie. 9 września 1939 roku. Pierwszą grupę wyprowadzono i została strzelana nad Małą Wełną. Panowało przerażenie.
rozstrzelanej pierwszej grupy nad Małą Wełną ocalały prawdopodobnie 3 osoby. Między innymi nauczyciel miejscowej szkoły, Czesław Lantoszewski, który potem w Warszawie przypadkiem został rozpoznany przez swojego niemieckiego ucznia. Aresztowany i skazany po raz drugi na śmierć. Drugą grupę rozstrzelano na miejscowej strzelnicy. Niemcy aresztowali też dowódców obrony cywilnej, porucznika Jana Lapisa, Tadeusza Kucnera, i pełniącego obowiązki burmistrza Kłecka, księdza Maksymiliana Gąsewicza. Lapis i Kucner zostali wywiezieni do więzienia w Wągrowcu. Nie są znane ani ich dalsze losy, ani miejsca pochówku. Najprawdopodobniej zostali rozstrzelani w Lasach Górowskich koło Wągrowca. Został osadzony w areszcie w Gnieźnie. Miejsce jego egzekucji to Dalki koło Gniezna. Po wojnie został ekshumowany i pochowany na cmentarzu w Gnieźnie.
Piłecku. Pamiętam o tych ludziach. Pamięć przygazowana jest z ojca na syna, z dziada na wnuka. Szanowni Państwo, pamiętając o tych tragicznych wydarzeniach sprzed 80 lat, dziękujemy wszystkim tym, którzy chcieli choć trochę oddać klimat tamtych lat. Zapraszam wszystkich rekonstruktorów tutaj na środek. Zapraszamy wszystkich, którzy brali udział. Zapraszamy rekonstruktorów. Zapraszamy o złożenie symbolicznego znicza wnuka powstańca wielkopolskiego. W tej chwili rozpoczniemy uroczystości pod pomnikiem obrońców Kłecka. Zapraszam serdecznie delegację z kwiatami o przygotowanie się do złożenia wiązanek. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu.
Proszę o czytanie apelu pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi kłeckiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, 4 września 1939 roku po opuszczeniu miasta Kłecka przez Wojsko Polskie i władze administracyjne związana administracja tymczasowa. Tego samego dnia z inicjatywy porucznika rezerwy Jana Lapisa oraz radnych miejskich odbył się wiec ludności. Po wiecu rozpoczęły się zapisy do Straży Porządkowej oraz ukonstytuowała się komenda. Mieszkańcy Kłecka postanowili bronić swojego miasta przed wtargnięciem wojsk niemieckich. 80. rocznicę cywilnej obrony miasta Kłecka stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem obrońców Kłecka na placu Powstańców Wielkopolskich, aby złożyć hołd jego mieszkańcom poległym w 1939 roku w obronie swojej małej ojczyzny. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, uczcijmy pamięć synów i córek ziemi kłeckiej oraz wszystkich naszych rodaków, którzy stanęli do walki z niemieckim i sowieckim agresorem, zraszając pola bitew na różnych frontach II wojny światowej. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy z Westerplatte i Kelu, z Nadwarty i Wzury, spod Mławy i Dworów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy swoją krwią zrosili pola bitewne na ziemi gnieźnieńskiej oraz bohaterów, dla których niepodległość i obrona miasta była cenniejsza niż własne życie. Stańcie do apelu! Was wołam, dowódcy cywilnej obrony miasta Kłecka, poruczniku rezerwy Janie Lapisie i Tadeuszu Kucnerze. Przywołuję pełniących funkcję tymczasowej administracji miasta księdza kanonika Maksymiliana Koncewicza i Aleksandra Miśka. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców Kłecka i okolicznych miejscowości, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy Wojska Polskiego. Wołam harcerzy poległych w obronie Kłecka, Sylwestra Śliwińskiego, Waleriana Mężyńskiego, Stanisława Mężyńskiego, Edmunda Kaczora, Jerzego Plewińskiego, Edwarda Synorackiego i Szczepana Wojtkowiaka. Stańcie do apelu! Przywołuję obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Wołam was, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, polegli na strażnicach granicznych obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szaska i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Do was wołam, nieustraszeni lotnicy i marynarze, którzy podczas II wojny światowej w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Przywołuję do nas żołnierzy polskich sił powietrznych Wielkiej Brytanii, urodzonych w Kłecku, pułkownika pilota Wiktora Wniewskiego oraz starszego sierżanta radionawigatora RAF-u Henryka Ostrowskiego. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich w
walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Operacji Burza i Powstania Warszawskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Wstańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, a wśród nich mieszkańców Kłecka i innych miejscowości ziemi gnieźnieńskiej, poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych w długiej i trudnej drodze wiodącej do niepodległej i wolnej ojczyzny. Chwała bohaterom! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalili wolność, suwerenność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Wstańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! W celu uczczenia 80. rocznicy cywilnej obrony miasta Kłecka, salwa honorowa! Delegację z kwiatami proszę o złożenie wiązanek. Przedstawiciele władz samorządowych reprezentowanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko i burmistrza Gminy Kłecko. Córka Jana Lapisa i wnukowie. Delegacja dyrekcji i nauczycieli szkoły podstawowej imienia obrońców Kłecka w Kłecku.
Państwo, drodzy zebrani na tej uroczystości, podczas której oddajemy hołd tym, którzy 80 lat temu bronili tej małej ojczyzny. Bronili tak, jak potrafili, bo ją ukochali. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za obecność. Za to, że uznaliście, że warto tutaj dzisiaj być. Że warto wspominać tamten czas. Dziękuję wszystkim za udział. Cieszę się bardzo, że są rodziny tych, którzy odegrali tu ważną rolę w tych ciężkich czasach. Chciałem zwrócić uwagę na to, że Kłecko było miastem bardzo dobrze zorganizowanym, dlatego że posiadało wielu mieszkańców, którzy mieli doświadczenia wcześniej nabyte podczas powstania wielkopolskiego. Często być może zastanawiamy się, jak zachować się w danej sytuacji. Oni zachowali się przyzwoicie. A ja jako burmistrz tego miasta chciałbym, abyśmy, pamiętając o tym, co wydarzyło się 80 lat temu, patrzyli w przyszłość. Robili wszystko, aby nasza mała ojczyzna była coraz bardziej silna w tym wymiarze lokalnej ojczyzny, ale także w wymiarze naszej ojczyzny, jakim jest Polska. Aby nasi mieszkańcy nigdy już nie musieli podejmować takich decyzji, jakie przed takimi wyborami, jakimi stawali mieszkańcy 80 lat temu. I myślę, że to nasze wspólne dzieło, abyśmy, pamiętając, żyli przyszłością. Szanowni Państwo, dla Kłecka to ważne wydarzenia. Zawsze 8 września z młodzieżą szkolną, która nosi imię obrońców Kłecka, jeździmy i odwiedzamy miejsca pamięci. Ksiądz proboszcz wspominał, że odnawiając pomnik tutaj na naszym cmentarzu, napotkaliśmy na akt erekcyjny i listę osób, które poległy podczas wojny. Te oryginalne dokumenty zostały zeskanowane i teraz chciałbym przekazać je pani dyrektor szkoły, która zespołu szkolno-przedszkolnego w Kłecku, które właśnie nosi imię obrońców Kłecka. Poproszę bardzo serdecznie panią dyrektor. Szanowni Państwo, ta symboliczna butelka, w tej butelce w 20. rocznicę pobudowania pomnika w 59. roku obrońców Kłecka zawarto właśnie te dokumenty. Tutaj mamy zeskanowane oryginały, szanowni Państwo, i chciałbym, aby te elementy znalazły się w Izbie Pamięci. Panie burmistrzu, szanowni mieszkańcy naszego bohaterskiego miasta. Ten bezcenny dar, symboliczny dar, rozumiem, jaka powaga spoczywa na naszych barkach i na nauczycielach pracujących w naszej szkole. Przecież to nasza szkoła nosi tak wyjątkowe imię obrońców Kłecka. Panie burmistrzu, ten dar traktuję jako pomost, który łączy przeszłość z teraźniejszością i obliguje nauczycieli uczących w naszej szkole, by prowadzili przez ten pomost naszych uczniów. Tym samym skorzystam z okazji i złożę wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzenia wiary w młode pokolenia,
i dumy, wszechobecnej dumy z przodków, którzy nauczyli nas, czym jest patriotyzm i umiłowanie naszej małej ojczyzny. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, a ja tutaj w imieniu naszej społeczności szkoły już dziś zapraszam, aby odwiedzać Izbę Pamięci, naszą historię. Szanowni Państwo, miasto Kłecko to miasto wyjątkowych ludzi, bohaterów. Wszystkie nasze szkoły i instytucje mają imiona naszych mieszkańców. I cieszymy się bardzo, że nasz mieszkaniec, kłeckowian, stał się patronem 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. I pozwólcie Państwo, że skorzystam z tej okazji, aby złożyć stosowne gratulacje na ręce dowództwa. Burmistrz gminy Kłecko oraz przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu całej społeczności ziemi kłeckiej składają serdeczne gratulacje z okazji nadania 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu imienia pułkownika pilota Wiktora Pniewskiego. Wybór imienia pułkownika Wojska Polskiego, pilota oraz uczestnika Powstania Wielkopolskiego jest dla naszej społeczności ogromnym zaszczytem. Czujemy się niezwykle dumni, że odtąd 33. Baza Lotnictwa Transportowego będzie nosić imię naszego zasłużonego kłeczczanina. Niech imię Wiktora Pniewskiego pozwoli propagować piękną historię ziemi kłeckiej oraz kształtować lokalny patriotyzm i poczucia dumy z przynależności do społeczności gminy Kłecko. Poproszę pana przewodniczącego rady, pana Michała Stosio. I poprosimy do nas szefa sztabu, podpułkownika Jarosława Wróbla. Wielkie brawa, szanowni Państwo, to wielkie wydarzenie. Kilka tygodni temu nasz rodak stał się patronem 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, za co bardzo, bardzo dziękujemy i się bardzo cieszymy. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy wiele trudu włożyli, abyśmy ten dzień mogli w ten sposób spędzić. Najpierw oddanie krwi, później zawody sportowe, a więc uczczenie poprzez sport, mszę świętą, a następnie ta piękna rekonstrukcja, w której przede wszystkim, z czego się cieszę, brali udział mieszkańcy naszego miasta. Dziękuję także licznym delegacjom za złożenie wiązanek, kwiatów pod naszym pomnikiem. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że pamięć o tych bohaterach będzie pomagała nam rozwijać naszą małą ojczyznę w przyszłości. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o powstanie. Kompanię wojska i poczty sztandarowe odprowadzić. Wasz